Halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farmistrol 2022. Dzisiaj odcinek z Hoistballeron, odcinek 11. W dzisiejszym odcinku wyciągamy kombajn i jedziemy kosić. Jedziemy kosić pszenicę, a sorgo sobie walniemy w kolejnym odcinku, ale to już zobaczycie czym. To będzie niespodzianka. Pierw wyciągniemy sobie wózek. Sobie odpalę to planera, niech się rozgrzewa, bo to ostatnie żniwa są mojego kombajniku. Mamy 100 tysięcy. I w kolejnym odcinku już po tych żniwach już kombajnu mojego nie będzie. Dobra, tu okej. Idziemy do kombajniku raz, dwa. A rozłożymy już od razu. A, dobra. Odczepiamy header. Raz, raz. Słomę mam na początek do krów. Więc chyba nie będę robił słomy. No bo i tak mamy sieczkę. Zrobimy sobie na sobie na tą sieczkę, tak? Zaraz zobaczę sobie, jakie są promocje dzisiaj, bo nie pamiętam. Bo to dosyć dawno robiłem. W sensie poprzedni odcinek był dosyć dawno. A ja też nie pamiętam takich rzeczy, no bo to jest za dużo mam tego do robienia. Więc ja nie pamiętam. Aha, czyli słaba promocja. Tylko lokomotywa jest fajna. Ceny zbóż nie ma też, bo sprawdzałem. Przed odcinkiem specjalnie sprawdzałem, czy na silos, czy na... Sorgo jest za 1200 chyba. Tak, za 1200. 1300. A pszenica była za 900 chyba. Nawet nie. 840. To nie opłaca się tego sprzedawać. A. Nie wiem, albo będę musiał tą jedną skibę tutaj urwać z tego pola. Albo nie wiem co, bo mi irytuje już to pole. Że tu jest szerzej, a tu jest wężej. Chyba tu będę musiał po odcinku sobie urwać tą skibę, żeby wyrównać to pole. Albo dwie skibki sobie urwać, tak żeby poszerzyć lekko pole jeszcze. Nie wiem, zobaczę. Zapominam ciągle o tym, że tu jest takie wyżłobienie, że tu jest lekko szerzej to pole. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, że to jest lekko szerzej. Ostatnie żniwa do czwara. 4 godziny będzie miał, nabite będzie miał. A sorgo zobaczycie. Nie wiem, czy za dwa odcinki. Ale chyba za dwa odcinki sorgo sobie zrobię. Bo w kolejnym odcinku chyba zrobię się w rzepaku tutaj. Mi się wydaje. Już mam 3 tony zbiorników, no to ładnie. Ciekawe, czy w ogóle kółeczko na tym polu zrobię. Oczywiście klas z przyczepami. Masaj odpoczywa dzisiaj. Bo nie ma roboty dla Masaja. Mógłby teoretycznie z przyczepami latać, ale... Nie chciałem. W kolejnym odcinku będziemy chyba siać. Zasiejemy chyba sobie wściernisko, wiecie? No tu nie ma na tym polu kamieni chyba. Zresztą zaraz zobaczę. Jak to wygląda? Tutaj jest sorgo, tu jest trawa, no właśnie. Składamy kamienie. Nie ma kamieni, nie ma. To najważniejsze. Na moich polach nie ma kamieni.
A inne pola mnie na razie nie interesują, bo nie. Ale najszybsze pole to chyba 37 sobie kupię. Bez najbliżej gospodarstwa. I to jest 280 tysięcy, ale to jest fajny land. Tam idzie dużo go powiększyć do tego drzewka, bo ja tam już biegałem sobie, sprawdzałem to. Więc akurat pod nowy kombajn to i tam będzie miał 2,5 metra większy header. 2,5? 2,5. No bo ten ma 6, to tam będzie miał 8,5. Ale na sorgo dostaniemy jeszcze inny kombajn. Z jeszcze innym headerem. Nic wam nie będę mówił. No, zobaczycie, jak będziecie z sorgo, czyli za jakieś prawie 2 tygodnie. Tam za 3 tygodnie. Bo się co 10 dni wychodzi? A nie! To co? No, za 2 tygodnie będzie. Bo 22 wychodzi co 2 dni. Czyli ten odcinek jest na jutro. Tak, to jest na jutro. To kolejny będzie z Hollywoodera na wtorek chyba. Chyba na wtorek kolejny odcinek będzie. Nie wiem, muszę zobaczyć, ale chyba tak. No to sobie już jutro go nagram, bo dzisiaj nie mam takiej potrzeby. Wytnę ten jeden poprzeczek jeszcze. Żeby no spokojnie sobie zawracać. Będzie ładnie. Jaki tu radość jest, znaczy radość, no fajnie z jednej strony, że ostatnio żniwa dość fara. No bo czemu by nie? Dojadę do końca? Dojadę. Muszę. 97. Jo, dojadę. Jeszcze zostanie trochę mięsa. Dobra, biegnę raz po klasa. Te przyczepy kupiłem w pierwszym odcinku i nie żałuję, że ich kupiłem. Na pewno jest to lepsze. Są to lepsze przyczepy i wygodniejsze niż ta Węgierka, co była. Chyba Węgierka. Co to była bardzo przyczepa w ogóle ta pierwsza? Czekajcie teraz. Przyczepy gdzieś u góry będą. Wozy przeładunkowe. Muczery, siewniki. Rzutniki obornika, pasianki. Przyczepy samospierające. Inno. Jakie było. A tu jest przecież. No. Pierwszy z góry, a ja nie widzę. No, Welger. Dobrze mówiłem, że Welgerka. Ja mam rada Rudolfa. A kolejny przyczepek, jaką bym chciał kupić, to chyba to jest z Małpału. Bo na 36 metrów, albo z Rolanda 36 ton. To rozszerzenie do 51. To jest bardzo fajna przyczepa. No i dobra, lecimy z tym koszeniem. Lecimy, nie śpimy. No właśnie, muszę zobaczyć, czy mam tym odcieczki tu do mnie, ale powinien być. I o, bo jest pierwsza faza od razu na włożeniu. Tutaj też, że było przejechane, to też już od razu pierwsza faza wskoczyła. Więc to jest dobrze. To jest bardzo fajny lot. Na tą sieczkę, że daje na włożenie tę jedną fazę. To mi się podoba. Oszczędność, bo do siewnika sobie wsypię i już nie muszę wtedy nałozić. Lub też nie sypać do siewnika i rozsiewaczem przesiew, bo rozsiewaczem przesiew to też jest fajna robota. 42 metry to raz dwa, to też jest fajna robota.
Wtedy do siewnika nie muszę się martwić o nasiona. O nasiona, o nawóz. Tylko lecieć w opór i tak. To jest odcinek 11. A od premiery już minęły 4 miesiące. Więc nie idzie to za szybko. Te numerki za szybko nie idą w górę. Nie, on jest głupi ten człowiek. Nie będę się wypowiadał. No i robota idzie. Jakoś te żniwa idą. Tutaj na spokojnie sobie idą jakoś do przodu. Ale ja chyba zrobię kółko i będę miał 6 ton, więc... Więc chyba co kółko się będę sypał z tego, co widzę. Bo chyba nie będzie mi się opłacać jechać w dół. Potem, żeby ciągnikiem przejeżdżać. Nie wiem, zobaczymy. Ale według mnie to się nie opłaca. Lepiej się na górce tam wysypać, gdzie stoi zestaw i... na spokojnie sobie jeździć. Jak się będzie sypał, to muszę zobaczyć, ile jest minut, bo nigdy ze stopera nie włączam i wtedy nie wiem. A zapomniałem spojrzeć, o której zaczynałem. Odcinek, o której zaczynałem, bo zapomniałem spojrzeć. Ale 11:35 chyba było. Tak mi się wydaje. O, tu nie było wapna, tutaj na tym rogu, to już... Widać, że trochę gorzej sypie. O, pole 38 wymaga wapna, więc wreszcie jakaś robota będzie. No, sorgo też nie będzie dawać, bo jest orka. Co ja chciałem zrobić? A. Tukej. No, 12 minut. No to mówiłem, że 35. No dobra, 33 było jednak. 12:33 jednak było. Jak sprawdza, jak zaczynałem. 12? 11. Czemu ja powiedziałem 12? Nie wiem. Za stary już jestem. No i dobra, lecimy z kolejnym przejazdem na tym Volvo. Nie, nie mam wapna na tym polu. To tam po prostu trzeba było wymagane wapno. Dlatego tam może słabiej sypie. I to na tym przejeździe między polami też może słabiej sypać, bo wapna nie było. Ale to dobra, przeżyjemy. Także na tym kółku powinno być więcej w zbiorniku. Powinno być chyba 6 ton. Bo tam było 5500, bo tam łapałem pole, gdzie nie było zwaflowane. I to tak wychodziło. Teraz bierzemy ładny cały kederek. 10 na godzinę sobie lecimy. Więc idzie robotka jakoś. I kurczę, nie wiem, czy tam poprzeczniaczka fala nie wytnę, kurczę, bo na tym jednym poprzeczniaczku tak trochę średnio się nabija. Zresztą wiem, że się da, ale to tak trochę dziwnie się nabija, tak mi lubię. No jeszcze do koszenia zostało. Mówię, trzeba kupić wreszcie nowe pole i nowy sprzęt. Jak już będzie nowy komek, to już będzie szło. Już będzie te 2,5 metra większy header. No już robotkę odzierało. I co robię sobie ten jeden poprzeczniak jednak? No bo... No zawsze to będzie wygodniej się nawracać.
No i zawsze trochę więcej zbiorników będzie. Czyli tak jest, że 2700 gdzieś tak daje z przejazdu. Czy to ten między był lepszy? Ten do 3 tony? A nie, bo tam było jeszcze poszczególne reklamy. To mogło też tyle samo być. To nie zwróciłem na to uwagi. Bo tam taki poprzecznik jeszcze mały wyznałem. Więc mogłem na to nie zwrócić uwagi po prostu. Dobra, elegancko idzie panu. Uwielbiam kosić w tym farmingu. Kosić i orać to. A jest od nich ze mną. To jest od. Nie wiem którego farminga. Od chyba 13 nawet. Bo 11 tak. Ja ta orka mówię. Co to warto? No ale na awala do tego zbiornika powiem wam, że ładna ta pszenica w tym roku. Troszeczkę będzie tej pszenicy. Więc jak będzie pod 1100 powiedzmy, no to parę tysięcy padnie tak. A nowy kombajn wyjdzie z 300 tysięcy około. Nie wiem ile on tam dokładnie wyjdzie. Nie liczyłem, nie sprawdzałem. Ale myślę, że 300 tysięcy na pewno. A nie mówię, dlaczego mam tyle kasy, no bo sprzedałem rzepak między odcinkami i robiłem kontrakty na kukurydzę, na zbiór kukurydzy. Więc trochę się zarobiło na to. No bo teraz sobie przypomniałem, że nie mówiłem wam skąd mam tyle kasy. A zacznę sobie kontrakty o tej godzinie. Znaczy o tej godzinie, co teraz preferują. Nałożenie, kultywatorowanie orka. Za siebie jakieś za 10, za 8 tysięcy. Lub zbiór plonów. Ale nie, na ziemniaku tutaj nie będę zbierał, ja tu nie. Nie lubię ziemniaku zbierać. No i lecimy z tą zbieraniną. No dobra, 300 kilo, więc elegancko to wygląda. Myślę, że w nowym kombajnie z takiego kółka bym miał więcej, no bo już większy header to też wiadomo, że więcej będzie w biurejku. Logiczny. Ale widzę, że on sypie ponad header tej sieczki. Że to jest dobrze, dobrze. Toma już jest. Tam chyba Toma 2700 wtedy było z tamtego przejazdu. Jak patrzyłem. Choć nie wiem, mogę się mylić. Ale mi się zdaje, że chyba było 2700. Więc robotka idzie jak ta lała. No, tu myślę, że jeszcze z 20 minut będzie chyba walnięte pole, tak mi się wydaje. I tu już prawie pół pola będzie walnięte. Jeszcze jedno kółko będzie połowa pola. A jak już się ma poprzeczniaków, to wtedy raz, dwa idzie to. Najgorzej zawsze jest pole zacząć. No 2700, no bo tutaj poprzecznik był obcięty jeszcze jeden, dlatego 2700. Tutaj nawet ten cały header nie jest tak, więc... Nie wiem, zobaczymy. Chyba się tym wąskim tamtym po lewej przejadę.
wąskim przejazdem, ale oczywiście szybciej przejadę niż 10 na godzinę. No, tak z 15. Myślę, że komuś powinien ogarnąć. Nawet jakbym miał te 20, co to jest, no to on by ogarnął, wiadomo, to farmik, ale... No. Już tak go nie będę naginął, bez przesady. No i wtedy na tym zbiorniku zrobię tak jakby dwa kółka. No tam z tamtego przejazdu tam za dużo nie naleci. No bo to tam za dużo nie naleci. Tam za dużo nie naleci, bo ja to wiem. A jednak wyjdzie tak, że nie będzie tego przejazdu. Będzie takie malutkie zdziewełko tylko. Więc tamten przejazd to chyba za 20 na godzinę przelecę. Żeby raz dwa były skoszone. No już opuszczam to elegancko. Więc to takie zdziewełko, to 20 na godzinę przelecę. Nie będę nawet zwalniał, bo po co? Nie będzie się opłacać. Szczerze mówiąc, myślałem, że trochę więcej zostanie. O, tak jak tu myślałem, że zostanie. Ale jednak się myliłem. Nie, no serio, to jest ono jakby lepiej sypało. Bo mi się wydaje. Nie, no takie wrażenie jakby stąd lepiej, z tej strony lepiej sypało. No tak, przelecisz na 20 na godzinę, no. Super, że tego modu żeś nie dodał. No nie dodałem tego modu. No dobra, no. To przelecimy 10 na godzinę. Trudno. Myślałem, że jednak dodałem ten mod ten na realną prędkość, jak się tam nazywa. No sobie go wyłączył, 20 na godzinę przeleciał, raz, dwa. To bez problemu by było. Ale no nie da się. Bo jakiś baran go nie włączył. Na M-Kliku go zaznaczyłem, nie? Albo na M-Kliku wczoraj grałem, dlatego go zaznaczyłem i pamiętałem o nim. A tutaj już zapomniałem, bo dzisiaj go odpalałem. Więc po takich dziebełkach teraz fajnie 20 na godzinę by było przelecieć. Raz dwa było ścięte, no ale trudno. Nie da się i koniec. Dobra, wszystko ścięte, wszystko ścięte. Jeszcze taki kawał pola został do ścięcia. O, żeby mieć pełny zbiornik, akurat dojechać do przyczep. To sobie jeszcze wytnę po przyczniaku. Co ja mogę na puchę teraz wziąć? Właśnie. Mogę na puchę teraz to wziąć, to bym dojechał, ale no dobra. Niechaj będzie tak już. Ile to jest to mogę? No 20 dopiero. To jeszcze jeden zbiornik tutaj wlezie.
No jo. A jeszcze jeden zbiornik tutaj wlezie. Pełny. Cyk i lecimy. Tararirara. By maksymalną szerokość hedera brać. No i nie wiem, czy dzisiaj będę grał w Eurotrucka nawet. No bo mam dosyć napięty grafik dzisiaj. Teoretycznie mogę go połowę jutra zrobić, ale... Wolałbym dzisiaj trzy odcinki nagrać, ale i to mi się uda. Bo dopiero 12, czyli mam całe 4 godziny na dwa odcinki. I potem jeszcze nagrać chyba z... Dwa, chyba na pewno dwa timelapse jeszcze z 15. Chyba piętnastkę sobie nagram. Chociaż wypadałoby nagrać Włośnicę, tak? Albo dobra, Włośnicę sobie nagram. Ale to też będą żniwa, no to nie wiem, średnio. Zobaczymy, coś się wymyśli. Się wymyślił. Coś trzeba będzie się powoli nad nowym kombajnem tam na Włośnicach. Chyba. Ale to jeszcze nie wiadomo nic. Ja nic nie wiem na ten temat. Nie wiem, na pewno z tej strony lepiej sobie, bo 2800 dało. A był krótszy przejazd. Dało 2800, to były krótsze przy. Nie wiem, dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Może deszcz padał tak po cichu, ja nie słyszałem. Ale to niemożliwe. Dobra, nie wiem. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Ale to było mega takie podejrzane. Że z tej strony jak jeżdżę, to nie mogę 2700 zebrać, a tam jadę, to normalnie 2900 zbieram. Więc to takie jest ciekawe. No. Pięć ton w zbiorniku będzie. 5500 nawet. To wysypie. Będzie zestaw pełny. I będziemy chyba odcinek kończyć, bo jest 30 minuta. A to resztę sobie skończę po odcinku. Tu dużo mi nie zostało do koszenia. A nie chcę już was zamęczyć tymi żniwami. Bo jeszcze trochę odcinku was czeka też nie. Na moim kanale. Jakby nie było to pod rząd praktycznie. Bo i na... Nie wiem, jak to się stało, że na Alegradzie teraz żniwa będą. I żniwa będą na... Nie Bantikow, tylko na czym? Na M-Kliku. Na czekach sobie zrobię nawóz jednak. Stwierdziłem, że zrobię sobie nawóz. Żeby nie było też wszystkie odcinki ze żniw pod rząd. Dobra, także ja już puszczam kombajn. Ja to co wysypać, raz, dwa. Te 34 tony co ukosiłem.
Jadę to wysypać i kończymy odcinek. Bo będzie 32 minuty, to akurat sobie potem jakąś miniaturkę trzapnę. Znaczy nie wiem jaką. Trzasnę ją. Czekaj, bo nie pamiętam jak się do tej chwili co stało. Tak chyba się zajeżdżało tutaj, żeby drzwi wysypać. O, to tak było. Tak chyba było. Dobra, sypam tą pszenicę szybciej. Parę groszy może urosł. No, całe 10 zł urosło. No i widzicie, jaki jestem mądry. Dadzę na pole, to kombi będzie tam pomóc pół zbiornika, więc... Więc przeżyję. O właśnie, sałaty mięso, właśnie. Jak tam sprawa z sałatą? Wiecie, cenę sałat. Tylko gdzie ona była? A tu była sałata. Właśnie na to wyraźnie, ja sobie zrobię snack. O! Może w kolejnym odcinku ją sprzedam, bo mam trochę tej sałaty mam. No i dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! 30 minut na razie.